Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetel na moim kanale. Moi drodzy, wiem, że czekaliście, wiem, że niektórzy pragnęli. Moi drodzy, ścieżka bohaterów, no obiecałem, słowa zamierzam dotrzymać. Tym razem kontynuujemy naszą wesołą przygodę na ścieżce z Nasusem. Moi drodzy, no po prostu bierzmy się za kolejne wyzwanie. Jak dobrze pamiętam, tym razem czekają na nas chyba dwie gwiazdki, czy jedna i pół jeszcze? Zobaczmy, przekonajmy się widzowie. Moi drodzy, no mamy już dwie. Słuchajcie, jako że tutaj już kiedyś... A, przepraszam. Ukończone 2 na 2. Toku w toku? A to słuchajcie, zagrywałem? Ezreala chyba nie widziałem jeszcze na Nasusie, prawda? Co to jest to? Przeciwnik dobiera zaklęcie. No to nie, na 100% tutaj nie grałem. No to słuchajcie, rewelacja. Pomyślałem, że już musimy przejść na dwie gwiazdki, a tu mamy jeszcze Ezreala. Nie, nie przypominam sobie, żeby na kanale był Piltover Zone. O kurde, trochę tego jest. Standardowo, moc na początku. Dobrze, to gdy obierasz za cel sojusznika zaklęciem działającym na pojedynczy cel, nałóż jego efekt również na swojego najsłabszego sojusznika. O, gdybyśmy zagrali pod jakieś zaklęcia. Obieranie za cel. Słuchajcie, że to jest epickie i wydaje się bardzo ciekawe. Ja spróbuję. Spróbuję, moi drodzy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszyscy gracze przebywają kartę hextechowe. Coś tam. Obserwatorium. Szkoda, że tutaj nie można sprawdzać po najechaniu, nie? Co? Czym są? O kurczę, trochę przesada. Przecież Nasus jest mega mocny, ale no, trzeba szukać tańszych kart. Jest już jedna karta. To jest to, okej, okay. A to jest epickie, w porządku. Co to jest to? W danej rzucie po raz pierwszy odzyskuję manę. Okej, okay, no jak widzimy my tutaj zaklęć nie mamy. Ale nic nie szkodzi. Słuchajcie, jedna karta po stronie przeciwnika, śmiało tu gram. Chciwy płaci dwa razy, co? No i szkoda, szkoda tej straty minimalnej, ale no... Mamy też czwórkę, myślę, tu niedługo będzie piątka, tu poleciał buff, także... Niezłe. Niezłe zagranie. I dorzucimy szóstkę, bo prawie kończy grę, a wiadomo, tu jest zaklęcie prawdopodobnie. Słuchajcie, to mnie zaskoczyło. Nie mogę grać w tę grę. Nie no, słuchajcie, jeden HP jak na złość. Przez mój błąd wtedy, za 4, pamiętacie? Byłby koniec gry, gdybym zaatakował. Ale chyba nie miał Mystika, bo rzucił kartę za 1. Jezu. O Jezu, jeszcze obrażenia dostaliśmy. Dlaczego nie... Okej, okay, myślałem, że Nasusem nie mogę zaatakować. Close, very close. Na awans jeszcze będzie. Słuchajcie, mamy awans, mamy to. Ach, te boty, kochane, wspaniałe. Rzucił zaklęcie, nie zagrał nic więcej. Może szukał karty, która by go uratowała przed Nasusem, nie? Bo trochę dużo miał ten punktów zdrowia Nasus. Nasus jest bardzo fajnym czempionem, myślę. Jeden z takich fajniejszych, jeżeli chodzi o w miarę nowe, bo przypominam, Nasus nie pojawił się w grze, on się pojawił dopiero później. Nie wiem, czy upłynął rok, czy może dłużej. Dajcie znać, jeżeli ktoś zna dokładne statystyki. Słuchajcie, bierzemy drugą moc. Jedną wymianę zrobię. Przydatne, dosyć. Ale zaklęcie, zaklęcie, bo pamiętam, że zaklęcie jest kit. Podróż. I najlepiej coś z zaklęcia. Ale nie mamy... Nie, 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 tu musimy grać pod ten. Zdecydowanie, tu Riven będzie doskonała, bo... Musimy zagrać pod ten. Co my tu ma? O, już wiem, co jedziemy. Oczywiście, że idziemy, słuchajcie, pod przedmiot dla mojego, słuchajcie, bohatera. To jest teraz must have, zobaczmy. Bo mamy także Riven i ta Riven też jest dosyć ciekawym wyborem. Co to jest? Może być. Może być. Pamiętajcie, że w końcu zaciałają nam tutaj, słuchajcie, potencjalnie umiejętności.
Jeżeli karta oczywiście będzie żyła, a jak nie, no to niestety. Na domiar złego nasz przeciwnik ma tutaj ruch. A my niestety tracimy zaklęcie, bardzo fajne. Zobaczysz świat, za bazyliczka. Czy prawie koniec gry w następnej rundzie, bo tu poleci buff pewnie. No, tylko ten słabszy buff niestety. Ciekaw jestem, jak to działa. Nie wiem, czemu dwa razy buffa tu dało ogólnie, ale okej. Gdybym zagrał inaczej, oczywiście byłoby lepiej, ale chciałem sprawdzić, jak to działa, bo spodziewałem się, że moje 3-1 dostanie. No ale jak widzieliście, moje 3-1 nie dostało. Kurde. Close, kolego. Naprawdę byłeś close. Zwiększ statystyki. Ty, szykuj się, zapamiętało. To jest bug? Widzicie? Pamięta buffa. A ciekawe dosyć. Bo podwójnie to było zagrywane. Trzymam jedynkę, żeby w razie co skończyć. No i się udaje, widzowie, bez problemu. Ale bardzo dziwna interakcja. Jakby to, jak dobrze pamiętam, to zaklęcie działa tylko i wyłącznie na rundę. A tutaj było coś takiego. Dziwne to było. Wybierzmy oczywiście przedmiot. Niezłe. Naprawdę niezłe. Lubię to. Lubię to. Mocne, mocne. Szybki atak możemy dostać. Wyzwania nie, ale zmiażdżenie dla Nasusa może być na wagę złota. Jedziemy oczywiście z kolejną. 50% szans. Na jedno albo drugie. Słuchajcie, to się rzeczy dzieją niesłychane na tym trybie, na tym dokładnie tutaj, w tym momencie. Więc zaraz wam to pokażemy. I standardowo będziemy grać 2-3. Tutaj pamiętajcie, że buffik nam zadziała. Oj, zmienimy nawet chyba tempo. Przyda się każda pomoc. Jedynka zostaniemy, słuchajcie, przykucie. Odrzucony poros. O, to mnie zaskoczył. O kurczaczki, ale mnie teraz zaskoczył kolega. Trójka, żeby dać buffa i dwie dwójki polecą w następnej rundzie. O, to było dobre. Nadszedł mój czas. Pozbądźmy się tej nieuchwytności. Znowu nie blokował. Bardzo to lubię grać w ogóle z dwójką. Ta, która daje zamiankę. 7-4. O, cholipka. Szkoda, że nie mam tego kompletnie jak skontrować. Mogę zabić i wtedy poleci buff. Mamy szybki atak, niestety podwójny. Ale mamy też fajnego buffa, tylko wszystko jest na skupieniu niestety. Chyba pójdę pod atak. Czego bym nie zagrał i tak, słuchajcie, Nie blokujesz, tak? Kolega mnie zaskakuje tutaj. Nigdy nie wiesz, co, słuchajcie, jest w głowie tych zawodników. Komputerowych zawodników. Bardzo dobra Riven. W ogóle Riven ma kamizelkę. Wszystkie prawie karty stracone już. Buffik w następnej rundzie. Ale kartę znalazł, no jak na złość. Niestety. Jest zmiażdżenie. O, jakie unlucky, 3-3. No dobra, dorzucamy. Postrach zadziała. Z tego co widzę, to tylko wystarczy zrobić tak widzowi pięknie. Słuchajcie, tutaj się rzeczy dzieją niesłychane akurat na tym dokładnie kampanii, także możecie mi zaufać na słowo. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Niebieskie? Pewnie, że tak. Oczywiście, że wyzwanie świetne, powiem szczerze. Świetne czyszczenie przeciwników. Nie, no jeden punkt więcej, ale statystyki 6-3. Regeneracja, jak widzicie, no nie zadziała. Spróbujmy tak. Uleczmy się o te 3 punkty zdrowia. I słuchajcie, podejmijmy się karmy. Aj, i to będzie. Ja tu często odpadałem. Trzymajcie za mnie kciuki. Przeufaj swojej duszy. Słuchajcie, no tutaj, no to jest karma podwójna.
No jakby to powiedzieć... Ta karta kompletnie nie działa. Uciszenie może być na wagę złota. No ja się obawiam, że my to przegramy. To jest taki... To jest bardzo zły matchup, naprawdę. Uwierzcie mi, kiedy jest karma podwójna, karma rzucona szybko na stół. No... Nie jest kolorowo. Trzymaj się, puszku okruszku. Buffik. Serce i umysł jako jedność. Zaprowadzimy wiele. Bez względu na cenę. Albo działasz szybko, albo jesteś martwy. Tego się na pewno nie spodziewają. No to będzie największe wyzwanie dla mnie, wygrać tę grę. Naprawdę. On jest 100 razy lepszy w sytuacji ode mnie. Oh my god. Oh my god. No, druga karma znaleziona. Nie mam podatności nawet. Co tu się wyprawia? Jeszcze widzicie, tarcza magii kompletnie nie działa, nie? Widziałam grobowce miasta i wszystko. Cienie cię utopią. Marna parodia duchowej magii. O, niezłe. Dziwne zachowanie. Spróbujmy coś skasować. Siłą woli. A jakbym tutaj coś miał. Aj, gdybym tutaj coś miał, widzowie, tak blisko. Szkoda Riven, niech Riven robi chociaż nam karty. Ale on jest niebezpieczny. No ale dobra, na razie wszystko gra. Marzyłem o Nasusie, a Nasus niestety nie przylazł. Okej. O kurde. No właśnie, no właśnie. Muszę mieć kartę na następną rundę. Musimy się pozbyć tej karmy, póki jest szansa. Mam nadzieję, że te buffy zaraz zajdą. Polecą bardzo fajne buffy. Jest podatność, która no jest powiedzmy nie najgorsza. Dwa, idealnie. Nie, zaryzykujmy. Zaryzykujmy, nie ma karmy. Uciekaj, póki możesz! Trzymajcie kciuki, bo... Nie wygrasz. Dobrze, że bot jest głupi jak but, bo powiem wam szczerze, że patrząc na to, co się wydarzyło na tym stole, ja tutaj potrafiłem przegrywać, naprawdę, ja tutaj potrafiłem przegrać, bo grałem agrodekami i karma w takiej sytuacji jak ta po prostu miażdży, słuchajcie, no... Troszkę było nerwów, ale... To nie był po prostu przyjemny dla nas matchup. Do tego zmierzam. Chyba nie muszę mówić, prawda, co wybiorę. Mamy kolejną moc. Początek zjednoczenie sił może być na wagę złota. Skrzynia, skrzynia i złota skrzynia. Tu jest złoto. Czyli na pewno tu albo tu. Czyli to jest obojętne. Gracze wtasują karty do twojej talii, dobierają tyle samo. Może ogólnie najsłabszą jednostkę. Także powinniśmy dać radę. Nie no, nie wierzę, że przegram z takimi rzeczami, nie? A przecież no ten finał nie wiem jaki był, ale niebezpieczny, bo tam pamiętam Ezreal potrafił robić sztuczki. Zostawiam taką rękę, bo słuchajcie, jest ok. Bardzo fajny jest ten buffik, powiem wam, że dla Panteona byłby na wagę złota. Mam plan. Pauzę. Może szybki atak dostanę stąd. Ja zapisuję reguły mocy.
Tronowi! Nadchodzi śmierć! On debuffa zaraz zostanie. Bardzo dobrze, że tutaj zagrałem pod stuny i mamy bardzo dużo jednostek, a więc te stuny, które on mi narzuca, są bezużyteczne. Dalej mamy atak. Nasus trochę poczeka niestety. Nie daj się zwieść moim puchatym ogonom. Patrz, oto cena ambicji. Oto nasza furia! Może na wszelki wypadek tutaj. No kolega, słuchajcie, ma takie teraz problematyczne dla siebie tempo. No bo jak widzicie, no tutaj zobaczcie, co się dzieje. Co prawda stuny będą dalej działać. Oj, oj, oj. Mogłem spróbować dać buffa tutaj i być może ta karta by wtedy dostała. To było złe zagranie z mojej strony. Jeszcze jeden stun. Trudno. Dużo stunów. Wyobraźcie sobie, co byłoby, gdyby on miał Yasuo, nie? No ale to jest koniec gry. Czas na trening siłowy! Naszą pokutą jest służba, kustoszu. Użysz imperium. Mocny Nasus. Jak to się robiło? Nice try, man. W ogóle ta karta przez chwilę 4 kosztowała, nie wiem, czy widzieliście. Bo artyleria dalej, jakby z artyleria działała, bo była jeszcze efemeryczna jednostka. Może ona zniknęła, to przestało to działać. Ciekawe. O, panie. Potęga. Niebieska. Może być niezłe. Sklep. Polecane. Otrzymaj dodatkowy. Pewnie, że tak. To nam pasuje do kompozycji. Co mamy? O nie. Tu jest skrzynia przedmiotów epicka. Wybór jest prosty. Jedziemy z kolejną, słuchajcie, giereczką. Słuchajcie, no, Bafik jest git. I tyle. Bafik jest git, dziękuję bardzo. Możemy się rozejść. No dwójka, bo w następnej rundzie będzie lepsze tempo. O. Zaskoczył mnie tym zagraniem przypadkowym. O kurde, bele. O kurde, bele. Wypróbujmy tę zabawkę. Służąc większemu dobru. Mogę to przyjąć na klatę. Myślę, że mogę przyjąć. Tak, zapisano. Trochę się boję uderzać z dwójki. Ale spokojnie, nie ma tego złego. Dużo ma punktów dalej. Ale nie powinien być w stanie tego skontrować. Mocno sobie tutaj pogrywa kolega. Zobaczcie. Wiesz, jaka mnie czeka przyszłość? Karta za zero, słuchajcie. Naprawdę, słuchajcie, no jemu tutaj to bardzo ładnie siada. O, fajajaj. No powiem ci, byku, że to było szalone zagranie. I dwa idealnie, żeby stracić. To jest dobry moment na pauzę. Życie i śmierć, jedno nie istnieje bez dwóch koł. Nigdy nie. Mamy dwa nasusy, więc podwójny jest buff, więc jeszcze Riven można dorzucić. O kurde. O kurde, Riven za darmo. Riven z 7
7-8 Riven za darmo, moi drodzy. 9-10 już. Mam za sobą księgi. To nie kłopot? Lewy sierpowy! Ha, ha! Boom. Tu jeszcze 3 poleciało. Ale fajna gra, w sensie taka bardzo zabawna. Trochę przyjąłem tam raz na klatę, ale wydaje mi się, że było warto. Wydaje mi się, że było warto. Piękne, kurczę. Fajne, fajne są te ścieżki. Oczywiście wy pewnie myślicie, ale za łatwo to idzie, później będzie trudniej. Ja się po prostu dobrze bawię. Okej, ja się po prostu dobrze bawię. Ta karta dobrze z przekuciem działa. Skrzynia przedmiotów. Skopił mnie na te same cele. Shit. Uleczymy. No i zobaczmy, czy boss Ezreal może z nami wygrać. Let's go. Gdzie my idziemy? Let's go. Kryształ. Jedynki, dobry start. Co ma Ezreal? O kurczę, kosztuje jeden, więc może się pozbyć tego poroska i wtedy nie wykorzystam kryształu. W sensie jego wszystkie zaklęcia kosztują jeden. O kurde. O kurde. No to powiem wam, że w następnej rundzie sobie potracę karty. Kurde, bele. Brakuje mi kart. Normalnie brakuje mi kart. A on cały czas dobiera kolejne. Myślałem, że nigdy o to nie poprosisz. Nie polecisz. Ani teraz, ani nigdy. Fajnie. Szkoda, że buffa nie mogę dać. Nie mogę się tej karty pozbyć, to był mój błąd. Ale z tego co wiem, nie rzuci tu już nic. To musi zostać. Prawie koniec gry w następnej rundzie, bo to kopiujemy. Ta karta powinna sama wygrać. O. Tylko, że on ma 4 buffy. Za mało. Zobaczmy. Wow. No niestety, widzowie. Kompletnie nie nadążył, mój drogi przyjaciel. Sztuczna inteligencja. Starał się jak mógł, ale nie dał niestety rady. Piękne zwycięstwo, fajne buffy, świetne moce. Jeden z lepszych odcinków. Mam nadzieję, że powrót do ścieżki znów sprawił wam dużo frajdy. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie oczywiście kolejne odcinki. Ja się z wami tymczasem żegnam. Jeszcze zobaczmy, jak wyglądały statystyki. Najmocniejszy oczywiście był Nasus. A może być 16-3, najlepszy rekord. Awans bohatera. Słuchajcie, wygląda to smerfastycznie. I jeszcze mamy 1000 do punktów legendy. Moi drodzy, następna ścieżka bohaterów. Słuchajcie, tak jak widzicie, mamy tutaj. Także do zobaczenia, trzymajcie się.